Młodzież z powiatu brzozowskiego pływa coraz szybciej. Świadczą o tym wyniki uzyskiwane na brzozowskim basenie podczas tegorocznych zmagań o mistrzostwo powiatu. Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych ustanowili aż 11 rekordów powiatu, o 6 więcej niż w roku poprzednim. Organizatorem rywalizacji w dniach 26 i 27 stycznia było Starostwo Powiatowe w Brzozowie. Dwukrotnie najlepsze czasy poprawili Oliwia Fejdasz w kategorii podstawówek oraz Natalia Szuba i Paweł Iżek w licealiadzie. Trzecioklasistka ze szkoły podstawowej w Brzozowie najpierw pobiła rekord na 25 metrów stylem dowolnym, a następnie na 50 metrów motylkiem. Brzozowcy licealiści z kolei ustanowili rekordowe rezultaty na 50-metrowych dystansach stylem dowolnym, motylkowym i klasycznym. W jakim stylu zdobyłaś to zwycięstwo? W dowolnym, klas 1-3. I dobrze ci się płynęło? Tak. A nastawiałaś się na ten złoty medal od początku, czy to takie zaskoczenie trochę dla ciebie? Nastawiałam się, no bo to tyle treningów. A ile razy trenujesz w tygodniu? 3. A ten wynik dzisiejszy zachęci cię do kolejnych treningów? Oczywiście. 2 rekordy mistrzostw powiatu dzisiaj ustanowiłeś. Spodziewałeś się takich wyników? Czy w trakcie wyścigu wyklarowała się taka sytuacja, że postanowiłeś mocniej uderzyć? Spodziewałem się, że mogę właśnie poprawić te rekordy i był to mój cel na te zawody. A z jakiego stylu jesteś bardziej zadowolony? Myślę, że lepszy dla mnie czas był uzyskany ten w klasyku. Zdecydowanie jestem bardziej zadowolony z niego. A te czasy, które dzisiaj uzyskałeś, można nimi konkurować na przykład w województwie? Tak, są to czasy, które pozwalają upasować się mniej więcej w pierwszej szóstce finałów wojewódzkich. I takie będziesz miał plany przed mistrzostwami? Zdecydowanie chcę się załapać na to przejść. Rozmawialiśmy w tamtym roku również były sukcesy. Zauważyłeś progres w ciągu tych 12 miesięcy? Tak, bardzo, bardzo ciężko pracowałem na treningach i myślę, że to zaowocowało właśnie tymi czasami. Naprawdę jestem zadowolony. A zintensyfikujesz jeszcze zajęcia po tych mistrzostwach? Jeśli dojdziemy do takiego momentu, że uznamy z trenerem, że po prostu potrzebujemy tego dodatkowego basenu, to myślę, że znajdę na jego czas. Ukoronowaniem tych mistrzostw był wyścig w stylu dowolnym. Z Dawidem Seńko walczyłeś. No minimalnie brakło, ale jednak zabrakło. Mogło być lepiej? Mogło być lepiej, aczkolwiek jest to też mój rekord życiowy. Myślę, że jestem zadowolony, aczkolwiek dowolny to nie jest mój koronny styl. Czyli dzisiaj można podsumować, to takie pasmo sukcesów dzisiaj było. Dane zawody, na pewno. Najlepsze w twojej karierze? Myślę, że tak. Najciekawszym wyścigiem podsumowującym rywalizację zawodników ze szkół ponadgimnazjalnych był pojedynek Pawła Iżyka z Dawidem Seńko w stylu dowolnym. O 0,33 sekundy szybciej do mety dopłynął Seńko. Przyszedłeś w tym roku do liceum, wzmocniłeś tę ekipę i rzeczywiście już całkowicie dominowaliście dzisiaj. A czemu występ tylko w jednym stylu? Źle się czułem. Przeziębienie cię jakieś nabiera, czy inne jakieś powody? Pewnie tak. Ale jeden wyścig, ale za to najlepszy. No trochę Paweł Iżyk cię pościgał w tym wyścigu. Tak, ale to nie był najlepszy czas. A jaki byłby najlepszy? Na jaki liczyłeś? 27:30. Pewnie ta niedyspozycja spowodowała, że ten czas nie jest taki, jaki wymarzyłeś. Możliwe. Podczas mistrzostw z jak najlepszej strony pokazał się Brian Wrona, faworyt wśród pływaków ze szkół podstawowych. Choć tym razem zwycięstwo w klasyku z Wiktorem Wasylewiczem nie przyszło mu łatwo. Żabką dzisiaj wystartowałeś w mistrzostwach powiatu i musiałeś się mocno napracować, żeby ten złoty medal zdobyć. Wcześniej też tak musiałeś ostro walczyć do ostatnich metrów o zwycięstwo? Znaczy miałam przeciwnika na torze i bałem się, bo mnie już doganiał, widziałam obok. A lubisz ten styl? Z jakich powodów akurat żabkę wybrałeś? Miałam startować grzbietem, ale trener wystawił mnie na żabkę, bo była duża konkurencja. A kraulem poza konkursem startowałeś, tam już zdystansowałeś zawodników zdecydowanie. Czas 34:15 to dla ciebie jaki wynik? Taki jeden z najlepszych czy średni powiedzmy? To jest taki średni wynik. Mój rekord to jest 32 z czymś tam. Nie pamiętam już, jakie setne były. Chciałeś go pobić dzisiaj?
Tak, chciałam go pobić, chciałam się zmierzyć i chciałam też podciągnąć moich kolegów, żeby zrobili czas. No i obiecywałam im to. Najwięcej emocji we współzawodnictwie gimnazjalistów dostarczyły wyścigi, w których o pierwsze miejsce w stylu klasycznym walczyli Jakub Kraus z Janem Masłykiem oraz Klaudia Byczyńska z Martą Bujalską. Zwyciężyli Kraus i Byczyńska, która dodatkowo ustanowiła nowy rekord powiatu. 22 setne zabrakło ci do pierwszego miejsca. Mogło być lepiej w tym wyścigu? Czy to drugie miejsce w pełni cię satysfakcjonuje? Jestem szczęśliwy z tego drugiego miejsca. Myślę, że dałem siebie wszystko i to, że przegrałem 22 setne, to po prostu troszkę brakło szczęścia i tyle. A ten wynik, który dzisiaj uzyskałeś, to w jakich kategoriach klasyfikujesz? To jeden z lepszych, średnich? Jak to widzisz? Znaczy jest to lepszy wynik. Rekord życiowy mam lepszy oczywiście, ale jestem dumny z tego czasu. A długo już trenujesz? Trenuję właściwie przez 3 lata, przez całe gimnazjum także. W sztafecie też powalczyliście z Brzozowem. No taką konkurencję stworzyliście dość mocną, bo przez chwilę nawet prowadziliście. No tak, niedużo brakło do tego pierwszego miejsca. No, trudno. A to twój sukces największy, czy wcześniej już zdobywałeś medale na tej imprezie? Największy, nigdy nie stałem na podium w spływaniu. A pływanie to dla ciebie coś więcej niż tylko rozrywka? Planujesz uprawiać ten sport w przyszłości? Tak, myślę dalej kontynuować, dalej ćwiczyć i pobić rekord szkoły. Zwycięstwo dzisiaj w zawodach, no dość pewne. Myślałeś, że powalczysz bardziej o to pierwsze, czy dość właśnie, że tak swobodnie zdobędziesz ten złoty medal? Szczerze mówiąc, myślałam, że będę mieć większą konkurencję, jednakże wszystkie dziewczyny dały sobie radę i jestem zadowolona. A ten styl to twój ulubiony? Tak, tak. Oczywiście klasyczny to mój ulubiony styl. A wcześniej już wygrywałaś, czy to pierwszy taki sukces? Nie, już od dłuższego czasu pływam klasycznym i mam na tym polu dosyć szerokie rekordy, że tak powiem. I w mistrzostwach powiatu brzozowskiego jakie te sukcesy były? No to już w pierwszej klasie gimnazjum też miałam rekord powiatu właśnie. Potem na półfinałach i na finałach wojewódzkich także. Czyli dzisiaj to taka kontynuacja sukcesów. Tak, tak, tak. A jak wyglądają twoje treningi? Traktujesz to pływanie jako coś więcej niż tylko rozrywkę? Tak, oczywiście. To jest dla mnie pewnego rodzaju rozrywka, takie oderwanie od rzeczywistości właściwie. Ale skupiam się na tym, bo chcę osiągnąć coś w tym celu. Czyli planujesz kontynuować treningi? Tak, tak, mam nadzieję, że mi się uda, to oczywiście. Ale już bardziej zaawansowane w klubie konkretnym jesteś zrzeszona? Jesteśmy akurat tutaj, ja w Wodniaku, ale za rok do liceum to mam nadzieję, że dostanę się do klubu takiego w Rzeszowie, także jak się uda, to... To drugie miejsce cię satysfakcjonuje? Można było z koleżanką bardziej powalczyć? Myślę, że to jest satysfakcjonujące miejsce, dlatego że na przykład nie chodzę na treningi i też nie nastawiałam się za bardzo, bo rzadko byłam na zawodach i też mówiłam, nie trenuję, więc bardziej tak swobodnie płynęłam sobie. Czyli wyselekcjonowana zostałaś w szkole tak po lekcjach WF-u? Znaczy w podstawówce bardzo dużo pływałam, właśnie chodziłam na lekcje i przestałam w pewnym momencie. No i tak jakoś w gimnazjum wyszło, że ja też pływam i że może pójdę na zawody i zaczęłam właśnie wracać powoli do tego. Czyli ten dzisiejszy sukces może sprawi, że powrócisz do tych intensywniejszych treningów? No właśnie ostatnio tak coraz częściej staram się być na basenie też z koleżanką. Mistrzami powiatu brzozowskiego na rok 2015 w kategorii podstawówek zostali Oliwia Fejdasz, Filip Ciuła, Emilia Komska, Filip Kraus, Mikołaj Czech, Martyna Krok, Brian Wrona, Wioletta Olejarska, Michał Komski, Szkoła Podstawowa w Brzozowie w sztafetach zarówno dziewcząt, jak i chłopców. W kategorii gimnazjum wygrywali Izabela Beran, Wiktor Gregorowicz, Klara Florek, Artur Hołówka, Klaudia Byczyńska, Jakub Kraus, Marzena Olejarska, Kacper Dąbrowski oraz dziewczęta i chłopcy z gimnazjum w Brzozowie w sztafetach. W rywalizacji szkół ponadgimnazjalnych najlepsi okazali się Marzena Baran, Jakub Jagielski, Natalia Szuba, Paweł Iżyk, Aleksandra Jęczalik, Dawid Seńko i sztafety dziewcząt i chłopców z brzozowskiego pierwszego liceum.